Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który widziałam już naprawdę u wielu osób i zawsze, gdy go widziałam, stwierdzałam, że ja w końcu muszę też go nagrać. I dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy zebrałam się, zebrałam książki i będę Wam tutaj mówić o moich przyszłych, mam nadzieję, ulubieńcach. Wybrałam sobie 5 książek, o których już wszędzie dużo słyszałam i zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie. I mam nadzieję, że właśnie moimi ulubieńcami się staną. To będzie też taki mój TBR na ten rok. To jest to prawda 5 książek, ale właśnie wszystkie te 5 książek chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku. Mam tutaj 2 thrillery, jedną literaturę piękną, jedną młodzieżówkę i jedną taką young adult, romance, coś takiego. I zaczniemy sobie może od tych thrillerów, bo mamy tutaj na samej górze. Pierwszą książką, chyba nikogo nie zdziwię, jest książka Wróć przed zmrokiem. Ona dosłownie przez pewien czas wyskakiwała mi z lodówki. Teraz jest znowu taki hype na drugą książkę tego autora, która ostatnio wyszła, czyli Zamknij wszystkie drzwi, ale od tamtej pojawiają się takie mieszane opinie. Tę książkę ja już kiedyś zaczęłam słuchać w audiobooku, jednak akurat skończył mi się abonament i w tamtym momencie stwierdziłam, że nie będę go kontynuować, bo nie miałam akurat wtedy czasu. Przesłuchałam, nie wiem, chyba 10% tej książki czy coś takiego. Ja bardzo lubię takie tematy. Ja ogólnie jeszcze może powiem, że nie czytałam opisów w tych książek w ogóle, bo ja nie lubię czytać opisów, bo często tam są spoilery i tak dalej i ja rzadko właśnie z tymi opisami się zaznajamiam. Jednak tutaj wiem, że jest jakiś motyw starego domu i w tym domu coś się będzie działo. No właśnie, ja już zaczęłam tę książkę, więc wiem, jak ona się zaczyna, że poznajemy tutaj historię jakby z dwóch perspektyw, z dwóch linii czasowych. Z perspektywy młodego małżeństwa, które wprowadza się właśnie do domu z dzieckiem. I druga perspektywa to perspektywa kobiety, która z tego domu się wyprowadziła. I to jest chyba ta mała córka, to małe dziecko. Nie wiem, będę to czytała od nowa. Wiem na pewno, że podobała się ta książka Karolinie Karateusz. A ja z Karoliną mam tak w miarę podobny gust, jeżeli chodzi o thrillery. Także mam nadzieję, że ta mi się spodoba i mam tak wielką ochotę ją już zacząć. Ale mam tyle książek innych do czytania, że tam musi jeszcze chwilę poczekać, ale na pewno przeczytam ją może w kwietniu, może nie, może w maju. Kwiecień w ogóle już mam zawalony egzaminami i tak dalej. Ale właśnie mam zamiar ją przeczytać jakoś bardzo niedługo. Kolejną książką właśnie też z tego gatunku jest Pacjentka. Tego autora, nie będę kaleczyła tego nazwiska. Ja czytałam już Boginię tego autora, czyli drugą książkę. Ta została wydana pierwsza, tamta została wydana druga. Boginie mi się bardzo podobały, nie przewidziałam totalnie zakończenia. O Pacjentce też słyszałam bardzo dużo dobrego. Tutaj o fabule nie wiem nic, jedynie mogę się domyślać, że po tytule, że jest tutaj coś ze szpitalem. No nie chcę tego czytać, ale mam nadzieję po prostu, że mi się spodoba. Też dużo dobrego o tej książce słyszałam, a ja lubię, bardzo lubię thrillery czytać. Mam w ogóle dzisiaj problem z wymówieniem tego gatunku. Także tak, nie będę się już więcej rozwodzić. Możecie mi dać znać, czy czytaliście, czy polecacie ten tytuł. Dalej książka, którą kupiłam sobie na targach w Poznaniu i też słyszałam o niej po prostu wszędzie. Wszędzie mi się ona pojawiała. Już byłam od tyle, żeby zacząć jej słuchać w audiobooku, ale stwierdziłam, że nie po to ją kupowałam, żeby teraz ją słuchać w audiobooku i że chcę ją przeczytać w papierze, bo jest też bardzo ładnie wydana. O czym wcześniej nie wiedziałam, dopóki tej książki nie złapałam w rękę. Mówię tutaj oczywiście o książce Perfect on Paper. Tutaj coś mniej więcej zarys fabuły znam, bo jednak nie udało mi się pominąć wszystkich opinii i tak dalej. Tutaj mamy młodzieżówkę, gdzie pewna dziewczyna udziela rad takich związkowych i tak dalej, ale nikt nie wie, że to jest ona, bo ona udziela tych rad jakby przez szafkę. Osoby, które chcą właśnie jakieś podpowiedzi, coś takiego, jeśli chodzi o związek czy coś, wrzucają do szafki numer 89 właśnie listy i ona później te listy wyciąga i na nie odpisuje, coś takiego tutaj było i pewnego dnia ktoś ją przyłapuje.
przyłapuje ją pewien chłopak właśnie, gdy wyciąga ona ten list, no i dalej akcja się tam rozwija. Oni chyba mają potem jakiś układ, że on nikomu nie powie, ale ona musi mu pomóc, coś takiego. No ja jestem bardzo ciekawa, bo wszyscy mówią, że ta młodzieżówka jest naprawdę warta uwagi, że warto ją przeczytać, że porusza też jakieś ważne tematy. Także no nie mogę się doczekać i to wydanie jest po prostu cudowne. Tutaj mamy takie szafki na wklejce. Nie wiem nigdy, jak to się nazywa. I każdy rozdział zaczyna się takim wstępem. Czyli tutaj na przykład mamy dziewczynę, czyli będzie to pewnie ta główna bohaterka. A rozdział pierwszy zaczyna się od chłopaka. Także no to będzie pewnie ten chłopak, który przyłapał tamtą dziewczynę. I widziałam też chyba, że te listy zaczynają się od Droga Szafko 89. I to też mi się tak spodobało. No także mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba i że będę się przy niej fajnie bawić. Zgadnijcie, co jest dalej. Nikt tego na pewno nie zgadnie. Kupiłam tę książkę rok temu. Kupiłam ją w dzień, w którym robiłam swój pierwszy tatuaż, tak w ogóle, w antykwariacie. Jest to niezły grubasek, ale ja słyszałam o tej książce tyle dobrego. Słyszałam, że wszyscy na niej płaczą, że łamie ona wszystkim serca i tak dalej. A ja czasami lubię mieć złamane serce i czasami lubię sobie popłakać. Mówię tutaj o książce Promyczek od Kim Holden. I tutaj nie wiem nic, oprócz tego, że jest to właśnie jakiś romans, coś takiego. O, już pierwsze zdanie mnie kupiło, bo dla fanów Johna Greena, Colin Hoover i Rainbow Rowell, lektura obowiązkowa. A ja jestem wielką fanką Colin Hoover, przynajmniej byłam, jak czytałam jej książki, bo teraz dawno nic nie czytałam. No ale też mam na to taką ochotę, to tak na mnie patrzy z regału. Możemy zatrzymać czas, żebym ja wszystko przeczytała, proszę. Także tak, też możecie mi dać znać, czy znacie ten tytuł, czy czytaliście, czy polecacie. Słyszałam, że kolejne tomy, tam jest chyba Gaz, coś takiego, że to już nie jest tak bardzo polecane właśnie jak Promyczek. Także zobaczymy. No będę na pewno czytała, bo nie mogę się doczekać, tak jak mówię, zresztą ja się wszystkiego nie mogę doczekać. I ostatnią książką jest książka, którą też bardzo dużo osób polecało. Ja ją na swojej półce już mam, sporo, z 2 lata może. Jest to książka autorstwa Christine Hanach. Ja od tej autorki czytałam do tej pory tylko jedną książkę i był to Słowik. W Słowiku się zakochałam, bo ja uwielbiam, znaczy może to jest złe słowo, ale bardzo interesuję się literaturą wojenną, a tam właśnie mamy wątek z II wojną światową i tam jest to z perspektywy Francji. No i główne bohaterki są właśnie Francuzkami. Także no bardzo mi się podobał Słowik. Czytałam go 2 lata temu już. No także i chyba jakoś właśnie potem kupiłam Wielką Samotność. Już tutaj możecie widzieć, bo macham nią od jakiejś chwili. Ja ją kupiłam, tu widzę chyba w Biedronce, coś takiego. Tutaj też nic nie wiem o fabule. Ale też słyszałam o niej po prostu tyle słów, tyle osób, mam wrażenie, jakiś czas temu już o niej mówiło. A ja się jakoś nie mogłam zabrać, nie mogłam się zebrać, żeby ją zacząć. Miałam ją w którymś TBR-ze, nie wiem, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu właśnie. W każdym razie bardzo chciałabym się zapoznać z innymi książkami tej autorki, a że mam właśnie Wielką Samotność na półce, to będzie moje kolejne spotkanie z nią. Możecie mi dać znać, czy polecacie od tej autorki jakiś konkretny tytuł, bo ich teraz dużo wyszło, mam wrażenie. Chyba one zostały wznowione. Nie wiem, nie orientuję się za bardzo, ale coraz więcej widzę tych książek właśnie od tej autorki. No i jestem ciekawa po prostu, czy ktoś z Was czytał, czy poleca może jakiś konkretny tytuł. No zobaczymy, ja opisu nie czytam, bo nie chcę sobie nic zdradzić. Także tak, to są moi, mam nadzieję, przyszli ulubieńcy, którym dam 5 gwiazdek. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Mam wrażenie, że Promyczek i Perfect on Paper chyba są najpewniejsi z tego zestawienia, tak mi się wydaje. Dajcie mi znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy którąś bardzo polecacie, a może nie. No zobaczymy, jak to będzie, jak to mi wyjdzie. Mam nadzieję, że za rok może przyjdę z update'em tego filmu,
którą książkę przeczytałam, ile dałam gwiazdek, które jakie oceniłam i tak dalej. Także tak, to by było na tyle w tym filmie dzisiaj. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!